Autofokus, no. AOEOUY, AOEOUY. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Cześć, jest piątek, czyli czas na film, w którym polecam Wam najlepsze książki na weekend. Zaraz skończy mi się bateria w kamerze, więc muszę się streszczać. Mam nadzieję, że mi się nie wyłączy w środku filmiku. Książki, które przeczytałem w tym tygodniu. Nina Witoszek, Najlepszy kraj na świecie. Dla tych, którzy interesują się Norwegią, to będzie naprawdę bardzo ciekawa książka. I Mario Vargas Llosa, O czytaniu i pisaniu. Nie wiem, czy dla wszystkich fanów Vargasa Llosy, bo to jest bardziej... Ta książka chyba bardziej zainteresuje literaturoznawców niż... Takie z tych esejów, które tutaj zostały zamieszczone, nie wszystkie... Więcej o tej książce będzie w recenzji na blogu, jak już się zbiorę i w końcu ją napiszę. W ten weekend będę czytał dwie książki. Dwie na czytniku. Pierwsza to Tylko Lola Jarosława Kamińskiego. W końcu do niej usiądę. Już miałem dwa czy trzy podejścia. Dwa czy trzy razy zaczynałem. I za żadnym razem nie mogłem na spokojnie usiąść i ją zacząć czytać, a chciałbym się na niej bardzo skupić i nie mieć nic z tyłu w głowy, bo to jest taka książka, która chyba naprawdę potrzebuje skupienia czytelnika. A druga książka to jest coś, to jest najnowsza książka Wojciecha Jagielskiego, Na wschód od zachodu. Jej premiera zaplanowana jest dopiero na koniec stycznia, ja ją już mam, zaczynam czytać i jak ją przeczytam, to przymierzam się do wywiadu. No, oczywiście mi się rozładowało. Podładowałem 10 minut, mam nadzieję, że wystarczy. A więc jeszcze raz, o czym ja to mówiłem? Wojciech Jagielski, najnowsza książka Wojciecha Jagielskiego, Na wschód od zachodu. Bardzo jestem ciekaw tej książki, bo to jest podobno Jagielski zupełnie inny. Tak mi przynajmniej powiedzieli w wydawnictwie. Nie wiem, co to dokładnie oznacza, jeszcze nie zacząłem czytać. To jest książka o Indiach, opowiedziana z perspektywy chyba dwóch osób, z tego co pamiętam. Co ważne, nie tak bardzo reporterska. Może trochę bardziej podróżnicza, nie wiem. Teraz po prostu tak sobie gdybam. Może bardziej refleksyjna. Zobaczymy. Na pewno Indie, inny sposób pisania. Trochę się obawiam tych Indii. Kiedy czytam jakieś książki o Indiach, to albo te książki przytłaczają mnie ilością szczegółów o Indiach, albo tymi szczegółami nudzą, albo po prostu są słabo napisane. No i zobaczymy, jak wielki Wojciech Jagielski poradzi sobie z Indiami. Premiera tej książki 30 albo 31 stycznia 2018 roku. U mnie recenzja, mam nadzieję, jeszcze w grudniu. No i jeżeli się uda, wywiad z Wojciechem Jagielskim też jeszcze w grudniu. No a teraz wy powiedzcie, co czytacie, co zamierzacie czytać w weekend, napiszcie o tych książkach poniżej w komentarzach. Lajkujcie ten filmik, szerujcie go swoim znajomym, którzy też czytają książki i do zobaczenia następnym razem. Miłego weekendu, hej!